Rozebraliśmy, rozkręciliśmy biurko, które kiedyś używałam ja, potem stało w garderobie i teraz stwierdzimy, że zamiast je sprzedawać, bo jest w bardzo dobrym stanie, zostanie temu mojemu panu, jak już będzie starszy. A najlepsze co jest? To biurko nazywa się Miki, więc Miki już sobie biurko podpisał, tak? Chwilę temu miał niezłą zabawę ze śrubeczkami, a teraz próbuje wydyndać jakąś dziurę w swoich panelach w pokoju. O, właśnie tak. A ja już chyba trafił stopę. Chyba zabolało. Tak, ale jak sobie sam zrobi, to jest tak. Cichosza, to absolutnie nic się, wiesz, to nie wydarzyło. Tak, nie boli. Tak, chociaż idzie do ciebie. Podkreś, jakby zaraz. Dziękuję. Dobrze. Możesz iść się założyć moskitierę tutaj. O, przyszły nam moskitiery. Po długich bojach, okropecznie długich, słuchajcie, doszły nam drugie i te zrąbane zostały też z nami. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Stwierdziliśmy, że w sumie jak i tak mamy je wywalić, to spróbujemy z nich zrobić mniejsze moskitiery na pozostałe. No to co, przecież ja proponowałam, żeby sobie je zabrali. Właśnie dlatego dziecia trzymamy w łóżeczku, gdy robimy takie prace remontowo-sezonowo. Składająco-biurkowe. Ale gdyby tak był tutaj, to by tak nie stukło. Też prawda. Kogo dziękuję. No. Gdybyś kiedyś to oglądał. Jak rodzice walczyli o swoje życie. Dogodna dziewczyna. Bez ty zostajesz ze mną, przykro mi, kochanie. Nie ma szans. Nie ma szans. A mogę sobie spokojnie na tyłu siedzieć. Nie, a kto by mnie to pytował? Tata, właśnie, nawet Niki już wie, że tata. Tata, piątka. Jeszcze raz, piątka. Tak, super. Jeszcze mała tą sofę musi sprzedać. Na Oeliksie, bo już jest niepotrzebna. Nie! A nie! Trzymaj butlę. Nie! Nie zrzucaj. Tak. Idę tacie podawać, bądź grzeczny. Idziemy z sufladami raz! Tam, 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 tam. Jedna tam masz, tak? No i widzisz, a tak by stało w tydzień. Jak nie dwa, do trzech. No, tak jak Marta wspominała, biorę się za montaż moskitier. Moskitiery mamy tutaj już drugi raz przesyłane, bo poprzednio był zły wymiar, teraz prawdopodobnie jest dobry. Ale na pewno już mamy dobre te haczyki, na których to się zawiesza. Chodziło o to, żeby one za wysokie i nie chwytały nam okna, znaczy chwytały, ale po prostu był luz. A tego luzu przy moskitierach być nie powinno, więc teraz podesłali nam nowe i również nowe moskitiery, więc ja teraz sobie to przykręcę i zobaczymy, czy to nam będzie pasować. Najlepiej to by było chyba nawiercić. To by było chyba najwygodniej, wtedy ta śrubka by mi się tak nie chybotała. A mam takie małe wiertełko, że nie przeszkadzałoby. Chyba tak będzie najlepiej. Jak tam? No, próbuję. A wygląda na to, że będzie lepiej, czy nie bardzo? Zobaczymy. Może ja sobie umyła te okno. Machnął to okno. Kurwa, kurwa, kurwa. No co ty zrobiłeś? Ujechał mi śrubokręt. O nie. To ta pójdzie do nas. O, bardzo dobra. No to nie są nam dane te moskitiery normalnie. Mikołaj jest przy otwartym oknie. I nic go nie ugryzie. Tak, Mikołaj chciał wam powiedzieć, że tata zamontował mu moskitierę, tak? Pokaż, gdzie jest moskitiera. No, teraz ta po poprawkach, które sobie życzyliśmy, wyszła idealnie. Super, dolega w każdym miejscu, że tutaj bez zarzutu. No, teraz jest super. Tutaj wszędzie jest moskitiera, także nic nam tutaj nie wleci, nic nas tutaj nie ugryzie, od tej nad ją widać teraz. My moskitier na zimę nie ściągamy. Uważamy, że nie ma sensu.
Nie, na dole mamy moskitiery już, nie wiem, z 3 lata. 3-4 lata, no i co? Tak, i nic się nie dzieje. Po jakimś czasie, no wiadomo, że trzeba będzie te moskitiery wymienić, bo ich nie ma jak umyć po prostu. Ale wiesz, one zachodzą tymi półkami. Tak, ale na dole też jest inaczej, bo na dole się kosi. I jak ja tam kosiłem tą podkaszarką, to on jednak po tych moskitierach waliło. A ja tutaj nie ma takiego problemu. Nie ma jakiejś takiej, wiesz, śmioteczki czy czegoś do czyszczenia moskitier. Musi być coś takiego. Bo to na dole bym sobie po prostu wyczyściła z zewnątrz, ale też bez zdejmowania, bo mi się nie chce tego zdejmować. Potem będzie to przetrzymywać całą zimę. To nie ma sensu. Poza tym to zimą nie zachodzi śniegiem, o. Nie, to ja nie jest tak. Jeszcze tak myślałem, że zasypię to śniegiem, ale to w ogóle to śnieg pyta na to śnieg. Także tutaj jest cukier i możemy w końcu tutaj otworzyć okno i zostawić Mikołajowi. Żeby temperatura się utrzymywała trochę niższa, bo tu czasami jest 28 stopni, akurat teraz 24, ale czasami tu jest nawet 28. Bo było otwarte cały czas, kochanie. Mamy moskitiery. Teraz ściągamy firanki, bo mama będzie prała. Dotarliśmy do Ustronia, plan był inny. Mieliśmy plan, żeby iść do parku leśnych niespodzianek, tylko wyjechaliśmy trochę późno. Dotarliśmy na miejsce o godzinie 17, do 18 było czynne. A okazało się... A 26 dych. Tak. Za nas dwójkę, więc nie było sensu, więc jak to w naszej tradycji bywa, mój mąż pokazał mi park i pojechaliśmy dalej. Przyjedziemy po prostu w inny dzień, przejdziemy sobie wcześniej, może z rana i przy okazji wszystko sobie oglądniemy, a nie tak, że jesteśmy na godzinę, nic nie zobaczymy, wydamy 6 dych i trzeba wracać. No dokładnie. Prawda. Mądrze mówi. Lepiej stracić drugie stówę na paliwo. No i to jest oszczędność. Ale strasznie dużo ludzi wszędzie tutaj. Masa. Nie spodziewałam się takiej ilości ludzi. Nawet kebab. Choco kebab. Co to jest choco kebab? Nie wiem. Czy chcesz, Martuś, choco kebaba? No w sumie czemu nie? To chodź, wezmę ci choco kebaba. Ale weźmiemy jeden z półek? Jeden. Bo to będzie słodkie. Dobrze. A ściągniesz tutaj aparat? No to zobaczymy, jakie to jest wszystko. Patrzcie, jaki kebab. Dobry. To musimy nagrać. Jak się robi kebaba z czekolady. Miki, zobacz, co tutaj będzie. Zobacz, co będzie pani robiła, tak? Dziękuję. Przyda się. Super. Dziękuję. Będziemy jeść. Chyba mamy aprobatę, dalej siczek pyszny. Zaraz ci wam się da resztę, tam borówy. Dobra, bo sobie usiądziesz. Bo tak to będzie ciężko, wiesz? No, to spróbuję. I co? Dobre? Choco kebab. Choco kebab to jest coś, co lubię. To jest coś, co powinno być na każdym rogu jak zwykły kebab. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ja też. Jak, Mikołaj, wypowiedz się. Jak twój smak? Twoje smaki czy nie twoje smaki? Twoje smaki. Widzę, że twoje smaki. I ta czekolada jest niesamowicie dobra. No bo to jakaś ta ręcznie robiona, no nie? No, Jezus, jaka dobra. Dam ci zaraz. Bo jeszcze nie jadłeś, biedaku. Auć. Dam ci tak, żeby było bez bitej śmietany. Aha. Pyszna czekolada. No przepyszna, mówię ci. Mam boróweczki. Ale nie ruszaj mi się, babcia. Borówki zawsze spoko. Da. Które lepsze? Taty czy te? Pewnie, że taty. Sypiesz po wózku. A tu. Jemu już nic nie zaszkodzi. No macie tylko zje tą czekoladę, bo tyle czekolady to... Teraz od Mikołaja gryznę. Tak gryza. Tak gryza. Podzielisz się? Dziękuję. Bardzo dobre. Słodziutkie. Już. Boróweczka. Już daję. Boróweczka.
Mikołaj kocha borówki. Jak oglądacie Instagrama, to wiecie, że chodzimy rano na borówki, no tak. Nie, na krzaka. Mamy w ogrodzie borówki i tam sobie zbieramy z rana i później Mikołaj je. A czasem i popołudniem, jak już są nowe, no nie? Jak tylko są, to idziemy. Boruba. Tak, jemu smakuje bardzo. Albo ty jesteś chłopaku taki głodny, albo po prostu cukier wszedł. Pyszne. Pierwsza rzecz mam kebaba z czekolady i sądzę, że to nie jest mój ostatni raz. Idziemy dalej na przygody, tak? Całkiem fajnie. Zrekompensowaliśmy te sarny, co? Idziemy dalej.